Korzystam dzisiaj z gościnności stacji Muzeum, stąd też otoczenie jest inne niż zwykle. Przyszedłem tu po to, żeby pokazać Wam pewien niezwykły dokument, który w tajemniczy sposób ocalał do naszych czasów. Udało się ocalić teczkę, która została przeniesiona przez znalazcę tego zestawu akt do Komendy Straży Ochrony Kolei w Krakowie i z kolei emerytowany pracownik tejże Straży Ochrony Kolei udostępnił ten materiał stacji Muzeum w Warszawie. Dzięki gościnności uprzejmości stacji Muzeum mamy okazję zapoznać się z zawartością tej niezwykłej teczki. Teczka zawiera dokumentację zdarzenia kolejowego, które miało miejsce 19 maja 1946 roku na kilometrze 31¼ linii Werchrata-Munina. O godzinie 10:02 wykolejony został pociąg numer 1651. To zdarzenie i dokumentację po raz pierwszy w historii przedstawiamy szerszej publiczności. To okazja do opowiedzenia kilku historii rodem z burzliwych czasów drugiej połowy lat 40. XX wieku, kiedy teoretycznie wojna się już skończyła, ale wciąż trudno było mówić o pokoju. W teczce mamy pełną dokumentację wydarzenia z wysadzenia pociągu, który jechał po ludzi z pustego pociągu towarowego, na szczęście pustego, pociągu prowadzonego lokomotywą sowiecką, bo to była linia szerokotorowa. Tutaj trzeba powiedzieć, że sieć kolejowa w tamtych okolicach to były tak naprawdę dwie sieci. Sieć szerokotorowa i sieć normalnotorowa. Trzeba jeszcze sobie uświadomić jedną wojenną rzecz. Tereny, o których mówimy, były II Rzeczypospolitej, to jest sieć normalnotorowa. W 1939 roku po 17 września linia demarkacyjna dzieli tereny II Rzeczypospolitej na dwie strefy wpływów na generalną gubernię, czyli tereny przynależne Niemcom i tereny okupowane przez Związek Radziecki. Rosjanie przekuwają część linii na szeroki tor. W 1941 roku, gdy wchodzą Niemcy, przekuwają linię z powrotem na normalne. Dlaczego? Po to, żeby mieć sprawniejszy transport materiałów wojennych, techniki wojennej. Zresztą wydłużone linie były klęską. Im dalej trzeba wozić materiały, tym gorzej. Znowu, front wracając, mówimy o 1943-1944 roku, część linii uznanych za strategicznie ważne dla zaopatrzenia są przekuwane na szeroki tor. I tak było z linią od Rawy Ruskiej, która dochodziła do Muniny pod Jarosławiem, dzisiejsza linia 101 i potem linia w stronę od Przemyśla w stronę Krakowa aż do Legnicy i dalej była przekuta na rozstaw szeroki na 1524 mm. Pociąg 1651 jechał po szerokim torze linii Werchrata-Munina. Gdy wjechał na most w kilometrze 31¾, detonowano ładunki wybuchowe, które spowodowały wykolejenie. Dokąd jechał ten pociąg? Kto i dlaczego chciał go wykoleić? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do czasów wojny. Zdarzenie miało miejsce 19 maja 1946 roku. Minął rok od podpisania kapitulacji III Rzeszy. Powojenna Polska znajduje się w zupełnie innym układzie sił niż przedwojenne. Do tego w zupełnie innych granicach niż przedwojenne. Wschodnią granicę Polski stanowiła linia bliska tzw. linii Korzona, czyli tej, którą Ribbentrop i Mołotow przyjęli za linię podziału II Rzeczypospolitej. Granice były w Teheranie i Otańska ją przyklepała, czyli nowy porządek świata po II wojnie światowej. Mocarstwa takie jak Rosja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone usiadły do stołu, a dokładnie ich przywódcy i podzielili świat, ustalili jak to będzie wyglądało, kiedy pokonają Niemcy.
skończyła się II wojna światowa. W momencie, gdy nagrywamy ten materiał, mamy 22 stycznia 2020 roku. Styczeń to był czas, kiedy Armia Czerwona przechodziła przez Polskę i w cudzysłowie wyzwalała kolejne polskie miasta. No, przechodziła ona już dobry czas, bo zaczęła przechodzić w 1944 roku. Mhm. 1945 rok był o tyle trudnym rokiem, że na południu Rzeczypospolitej tam walki się toczyły bardzo długo i ciężko, bo forsowanie rzek terenów tam akurat było dosyć kłopotliwe i tam faktycznie były ciężkie walki. Jak z historii wiemy, dla odmiany okolice Mazowsza, Warszawy, front został postęp frontu zatrzymany w połowie 1944 roku, co dało czas Niemcom na podciągnięcie dywizji pancernej i sobie to trwało do 1945 roku, do stycznia, gdzie na wysokości Magnuszewa dokonano przeprawy i od strony południowej poszedł ruch w stronę Warszawy. Podobny ruch poszedł, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, od północy. Niedługo po przejściu frontu przez linię Curzona w lipcu 1944 roku w Lublinie powołano PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Marionetkowy, zależny od Moskwy rząd kontrolujący wąskie pasmo terytoriów między linią frontu a nową, ustanowioną linię Curzona, przyszłą wschodnią granicą Polski. PKWN, zwany też Komitetem Lubelskim, stanowił podwaliny pod nowy, komunistyczny, wykonujący polecenia ZSRR rząd polski. Nowe granice Polski obejmowały tereny na zachód od linii Curzona i tzw. ziemie odzyskane, terytoria przed wojną należące do Prus Wschodnich, Wolnego Miasta Gdańska, Pomorze Zachodnie, Śląsk i tereny na wschód od nowej granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Szybko okazało się, że nowe przygraniczne terytoria południowo-wschodnie są wyjątkowo niespokojne. Były to tereny aktywności ukraińskiej powstańczej armii, nacjonalistycznej ukraińskiej organizacji zbrojnej walczącej o niepodległe państwo ukraińskie. Działacze UPA nie godzili się na granice ustalone w Jałcie i Teheranie. Działały tu też oddziały polskiej antykomunistycznej partyzantki, między innymi zgrupowania Warta Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Upraszczając skomplikowaną rzeczywistość, oddziały polskie i ukraińskie zwalczały się nawzajem. Jedne zaś i drugie za wspólnego wroga obrały nową, zorganizowaną pod sowieckie dyktando władzę polską. Za cel brały sobie wszelkie organizacje polskiej państwowej administracji, w tym Wojska Ochrony Pogranicza, milicję, ale również kolej. Aby osłabić działalność partyzantek, polska władza ludowa postanowiła wysiedlić ludność zidentyfikowaną jako ukraińska z powojennego terytorium Polski. Akcja odbyła się dwuetapowo. Pierwsza fala przesiedleń ludności ukraińskiej miała miejsce w latach 1944-1946 i objęła niemal pół miliona ludzi wysiedlonych do Związku Radzieckiego. Druga fala miała miejsce w latach 1947-1950 i znana jest jako Akcja Wisła. Tym razem przesiedlenia objęły około 140 tysięcy osób zidentyfikowanych jako Ukraińcy wysiedlonych do ZSRR i Polaków wywiezionych na tzw. ziemie odzyskane. Ostatnie wyjazdy związane z akcją miały miejsce od stycznia do kwietnia 1950 roku. Akcja Wisła zaczyna się, gdy, nazwijmy to, władza ludowa zaczyna krzepnąć na terenach. Najprawdopodobniej ona się zaczyna już w połowie 1945 roku. Bardziej uchwytne to są jednak lata 1946-1947. Uchwytne w dokumentach. To jeszcze, żebyśmy mieli jasność, uchwytne w dokumentach współcześnie nam znanych, ponieważ dokumenty, które tutaj oglądamy, to są dokumenty, które jeszcze 3 miesiące temu nie widziały światła dziennego. Kryterium było najdziwniejsze z możliwych, mianowicie sprawdzano nie tyleż przynależność narodową, co wyznanie. Grekokatolicy, bo tam prawosławia jako takiego nie było. Uznawani byli za Ukraińców, czyli za Rusinów w zasadzie, i przeznaczani do wywózki do Związku Radzieckiego. Ludzie wyznania rzymskokatolickiego byli
definiowani jako Polacy i przeznaczeni do osiedlenia na, jak to ładnie propaganda wtedy mówiła, ziemiach odzyskanych. Tragedią ludzi było to, że często były małżeństwa mieszane. Znam przypadki, gdzie małżeństwo mieszane, wyznaniowo mieszane, no i chyba kulturowo również, czyli między Rusinem a Polką, bądź Polakiem a Rusinką, bo także dzieci jednej płci były chrzczone w kościele, drugie w świątyni unickiej, w grekokatolickiej. I tutaj cała tragedia, że patrząc, jeżeli to byli już ludzie dorośli, to rodzina szła przez pół, przez wyznanie. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Było kryterium, czy dana rodzina jest przychylna władzy ludowej, czy nie przychylna władzy ludowej. I z terenów przygranicznych były przeznaczone do przesiedlenia. Przy czym, jeżeli rodziny były przychylne władzy ludowej, to maksymalnie 10 rodzin mogło się znaleźć na nowym terenie, w jednej miejscowości. Osoby, rodziny identyfikowane jako nieprzychylne władzy ludowej, maksymalnie jedna rodzina mogła się znaleźć w nowym środowisku, czyli musiało być to wymieszane. Były to ścisłe wytyczne, rodziny były wysiedlane na ciężarówki, dowożone do punktów relokacyjnych kolejowych, na stację kolejową, ładowane do transportu. Często w tym punkcie czekali na to, żeby były wolne wagony, był transport, byli wywożeni albo do kolejnego punktu. Jeżeli jechali linią szerokotorową, no to trzeba było tą linią dojechać i albo przeładunek, jeżeli byli przesiedlani na dzisiejsze Pomorze Zachodnie, to czekali na pociąg normalnotorowy i podróżowali dalej. Ci, którzy byli przesiedlani w okolice Dolnego Śląska, no to podróżowali sobie linią szerokotorową, gdzieś byli wysiedlani. Zresztą paradoksalnie ten moment jest ukazany w polskiej komedii, w samych swoich. Oni jadą na ziemię odzyskane. To jest pokazana akcja Wisła, pokazana w jej jak najbardziej łagodnym i humorystycznym wydaniu. Natomiast tam padają słowa, 2 dni jedziesz, 3 dni stoisz. Tak to wyglądało. Często po dojechaniu do stacji docelowej, tam oni czekali kolejne dni na znowu przewiezienie do kolejnego punktu, więc po wielu latach okupacji i troski o własne życie, o własne bezpieczeństwo, ci ludzie zostali wykorzenieni ze swoich miejsc, ze swojej ojcowizny i rzuceni w zupełnie inny świat, jechali w nieznanej. Mogli się poczuć potraktowani tak, jakby byli wywożeni przez okupanta. Powróćmy do naszego zdarzenia. Miało ono miejsce 19 maja 1946 roku, czyli podczas pierwszej fali wywózek ukraińskich mieszkańców południowo-wschodniej Polski do ZSRR. Historię opowiadają dokumenty z teczki, które przytoczone zostają w brzmieniu możliwie bliskim oryginalnemu. W niektórych przypadkach konieczne było rozwinięcie skrótów lub redakcja w celu ułatwienia zrozumienia ich treści. Dokumenty w teczce zobaczyły po raz pierwszy światło dzienne po 74 latach. To kompletne akta śledztwa wraz z zeznaniami świadków i raportami personelu śledczego. Dokumenty są napisane na rewersach formularzy niemieckojęzycznych lub dwujęzycznych. Użyto maszyn do pisania i papieru kopiującego, ale są tu też dokumenty pisane odręcznie, piórem. Szkice sytuacyjne wykonano na kalce technicznej. Maszyny do pisania często były pochodzenia niemieckiego, ponieważ nie posiadały polskich znaków diakrytycznych, które doraźnie tworzono za pomocą przecinków i myślników nabitych na literach alfabetu łacińskiego. Dnia 19.05.1946 o godzinie 8 odjechał pociąg 1651 z Muniny, mając skład 50 wagonów próżnych od Lubaczowa pod naładunek repatriantów ukraińskich na wschód. Ponadto przed parowozem biegły dwie platformy jako ochronne. Pociąg ten o godzinie 8.55 odjechał z Surochowa i w kilometrze 31,3 najechał na minę. Równocześnie z wybuchem pociąg został przez nieznanych sprawców ostrzelany z karabinów i broni automatycznej. Telegram z Oleszyc numer 9, dnia 19.05, godzina 10.06. Adres 51 czyta prokurator wojskowy przy DOKP Kraków. Godzina 10.02, dnia 19.05 bieżącego roku. Pociąg 1651 na szlaku Surochów-Oleszyce linii Munina-Choryniec-Zdrój wyminowany.
Ofiar w ludziach nie ma. Parowóz na szynach, na torze w lewą stronę pochylony jest. Jedna oś przesunięta, pęknięta, złamana. Jedna platforma ochronna wykolejona. Jeden wagon za parowozem wykolejony. Uszkodzonych 50 metrów toru zabezpieczonego bieżącego. RS Oleszyce, Markwicz. Doręczono za zgodność z oryginałem. Kądziołka Kołaczkowska. Z Jarosławia 37, dnia 19.05, godzina 12.30, słów 100. RO2 Rzeszów, samodzielny referat SKP, Rzeszów, odpis. Okręgowa Komenda SKP Kraków. Dnia 19.05 bieżącego roku o godzinie 10.12. Pociąg numer 1651, odcinek Munina-Choryniec na szlaku Nowa Grobla-Oleszyce. W kilometrze 31.200 najechał na minę. Po wybuchu miny padły strzały z lewej strony toru z karabinów maszynowych. Uprasza się o bezzwłoczne przesłanie parowozu celem ściągnięcia składu oraz dostarczenie pomocy. W parowozie złamanie przedniej osi i wyrzucenie parowozu z szyn. Strat w ludziach nie było. Parowóz pozostający w dyspozycji RS Jarosław nie jest w stanie ściągnąć składu składającego się z 50 wagonów. Podpisano zastępca komendanta rejonowego SKP Jarosław Różański. Fragment raportu zgłoszenia wypadku. Ucierpiało ludzi. Podróżnych – brak. Osób postronnych – brak. Pracowników kolei w służbie czynnej – brak. Wojskowych w służbie czynnej – brak. Zniszczone lub uszkodzone mienie. Parowóz seria EM, numer 74107, ilość 1. Wagonów osobowych – brak. Wagonów towarowych – 3. Stwierdzona lub przypuszczalna bezpośrednia przyczyna wypadku. Sabotaż band ukraińskich przez podłożenie miny. Pociąg prowadził radziecki parowóz serii EM o numerze 74107. Wszystko się zgadza. Linia kolejowa, na której miały miejsce zdarzenia opisane w dokumentach steczki, była wówczas szerokotorowa. Maszyny EM to jedna z wersji typu E, prawdopodobnie najliczniej produkowanego parowozu w historii kolei. Powstało ponad 10 tysięcy parowozów typu E w kilku odmianach. Produkcja parowozów trwała z przerwami od 1912 roku aż do 1957. W sumie niemal 40 lat produkcji. Wersja EM produkowano w latach 1931-34. Były to typowo towarowe maszyny o 5 osiach wiązanych, bez osi tocznych, z doczepnym tendrem. Konstruktorem tych parowozów był Polak, Wacław Łopuszyński, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował w pierwszej fabryce lokomotyw w Polsce w Chrzanowie, konstruując m.in. parowóz serii TY-23. Szkic sytuacyjny wyminowanego pociągu 1651 dnia 19 maja 1946 roku na linii Jarosław Rawa Ruska, kilometr 31¾. Szkic sporządzono na kalce technicznej. Pociąg nadjechał od strony Nowej Grobli. Parowóz jechał tendrem naprzód. Przed składem pchane były dwie próżne platformy jako wagony ochronne. Wagony ochronne w warunkach wojennych, a takie panowały w chwili zdarzenia, są pchane przez pociąg i mają za zadanie wpaść we wszelkie pułapki zastawione na szlaku, zanim ofiarą padnie właściwy skład. Szkic pokazuje wykolejenie drugiej osi platformy ochronnej i wszystkich osi, tak parowozu, jak i jego tendra. Wykolejeniu uległy również dwie osie wózka czteroosiowego wagonu, prawdopodobnie węglarki, znajdującego się bezpośrednio za parowozem. Wskutek wybuchu została uszkodzona pierwsza platforma ochronna dwuosiowa 948-183, druga platforma ochronna dwuosiowa numer 078-039 przy parowozie, wykolejona na jedną oś. Parowóz numer 3M-74107, biegnący tendrem naprzód, wykolejony całkowicie wraz z tendrem oraz za parowozem węglarka czteroosiowa próżna została wykolejona na przedni wózek. Napisano 3M, podejrzewam, że chodzi tu o EM, napisane cyrylicą. Techniczny opis wypadku.
Most w kilometrze 221-908 posiada dwie belki kratowe prostokątne o rozpiętości 40 metrów i wysokości ponad terenem 14 metrów. Jazda górą. Założone zostały dwie miny. Pierwsza, lżejsza, na wewnętrznej szynie toru pierwszego, druga na międzytorzu toru drugiego. W wyniku wybuchu miny pierwszej zniszczony został węzeł pasa górnego, poprzecznica i podłużnica. Wymagana naprawa, założenie prowizorki z dźwigarów numer 50 i usztywnienie węzłów śrubami. W wyniku wybuchu drugiej miny zostało uszkodzone. Węzeł pasa górnego kompletnie, poprzecznica, podłużnica i krzyżulce. Wymagana naprawa, usztywnienie węzłów i krzyżulców oraz wybudowanie jarzma prowizorycznego. Koszt uszkodzeń i robocizny około 170 tysięcy złotych. Podpisano inżynier Gołębiowski, D.K. W dokumentach istnieją rozbieżności co do stosowanego kilometrażu i szczegółów wypadku. Zdarzenie miało miejsce przed południem, ale organizacja akcji ratunkowej trwała do wieczora. Działania trzeba było wstrzymać do poranka dnia następnego, ponieważ w nocy aktywowały się oddziały partyzanckie. Sygnatura RO2H/4/24/46. Przesyłając w załączeniu materiał dochodzenia we sprawie wyminowania toru na szlaku Surochów-Oleszyce w kilometrze 31, proszę o dodatkowe przesłuchanie świadków celem stwierdzenia, czy służba drogowa PKP i kiedy dokonywała przeglądu tego odcinka i czy mogła stwierdzić, że tor został podminowany. Podpisano oficer śledczy Longchamp Stanisław, podporucznik. Na pismo RO2H/4/24/46 przedkładam wyjaśnienie DK inżyniera Gołębiowskiego, z którego wynika, że od maja bieżącego roku na linii Munina-Rawa-Ruska nie ma w ogóle pracowników służby drogowej z powodu wysiedlenia pracowników ze służby narodowości ukraińskiej na wschód. Polscy pracownicy służby drogowej ze względu na osobiste bezpieczeństwo ani mieszkać, ani wykonywać tego rodzaju obowiązków jak obchody linii nie mogą. Stwierdzenie wzrokowe podminowania toru jest z reguły prawie niemożliwe bez odpowiedniego aparatu. Podpisano Moździerz RK25. Tragedią akcji Wisła było też to, że zaburzono pewną równowagę. W okolicach Rawy Ruskiej, w Rechraty, tam kolejarze byli lokalni, czyli byli Rusinami, mimo że mogli się czuć Polakami, zostali przez Rosjan wywiezieni na wschód. Więc infrastruktura była opuszczona. Do tego ludzie, którzy nadzorowali akcję Wisła, stali się wrogami numer jeden z jednej strony UPA, z drugiej strony tak zwanej drugiej konspiracji, tej, która się nie godziła z władzą ludową. Tym wszystkim oberwali kolejarze, którzy mogli mieć swoje prywatne poglądy polityczne. To była jedna sprawa, ale ci ludzie po wojnie chcieli pracować. Jeżeli dostawali nakaz pracy i dostawali przydział, załóżmy, do Baszni, do Wrechraty, do Muniny, na te tereny właśnie objęte akcją Wisłodziałaniami, to do ich obowiązków należało patrolowanie torów, dbanie o torowiska. Tymczasem, gdy to robili, stawali się celem do odstrzału, o czym świadczy jeden z telegramów, który mamy w tej teczce. Całą tragedią tego wydarzenia jest fakt, że realizacja pomysłu polityków dotknęła tak naprawdę ludzi, którzy nie mieli ochoty na żadną konspirację, na żadne działania przeciw władzy, chcieli wykonywać swoje obowiązki i chcieli normalnie wreszcie żyć po latach okupacji. Prokuratura Wojskowa PKP postanowiła umorzyć postępowanie w sprawie. Zważywszy, że pracownicy PKP w danym wypadku nie ponoszą najmniejszej winy, zgodnie z artykułem 161, paragraf nieczytelny, KWPK postanowił 1. Umorzyć postępowanie w tej sprawie. 2. Odpis niniejszego postępowania wraz z aktami przesłać dyrektorowi DOKP w Krakowie do wiadomości. Decyzja o umorzeniu śledztwa jest ważna, dlatego że ten dokument, ta jedna kartka umarzająca dochodzenie mogła uratować życie wielu osobom, które w przeciwnym razie mogłyby trafić do katowni Urzędu Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zadanie mieli wyjątkowo trudne, ponieważ las do nich strzelał. I to zarówno Polacy,
jak i Ukraińcy. Tak więc do tej służby nikt się nie kwapił, ponieważ dużym dramatem jest ponieść śmierć z ręki swych rodaków. Służba ochrony kolei miała w tych czasach ekstremalnie trudne zadanie. Ryzyko starcia z partyzantkami, tak ukraińską, jak i polską, sprawiło, że SOK musiała być uzbrojona na wzór regularnego wojska. Używano tego, co było. Sprzęt i umundurowanie polskie, niemieckie i radzieckie. Sokiści są drugoplanowymi bohaterami wydarzeń powojennych w Polsce. Chroniąc kolej, narażali życie. Minęło ponad 70 lat od wypadków opisanych w teczce. To nie tylko opowieść o kolei, ale też świadectwo wydarzeń, które miały miejsce w powojennej Polsce, ich złożoności i indywidualnych ludzkich dramatów, o których nie zawsze się wspomina w kronikach dziejów.